Witam w programie Raport Zdrowia. Dziś zajmiemy się następującymi tematami. Czym jest bezdech senny? Jak go u siebie zdiagnozować i dlaczego jest niebezpieczny? Czy nadmiar soli szkodzi? A co, jeśli jest jej w organizmie za mało? Spróbujemy rozwiać kilka mitów na ten temat. W Polsce żyje aż 40 tysięcy stomików. Połowa to kobiety. Czy kobieta ze stomią nadal może czuć się atrakcyjna? POHP co roku zabija w Polsce 17 tysięcy osób. Co to jest? I dlaczego zbiera tak śmiertelne żniwo? Bulletproof coffee, czyli kawa z tłuszczem, ma być dla osób, które preferują aktywny styl życia. Komu i dlaczego polecają ją dietetycy? Po kąpieli w basenie mineralno-solankowym skóra jest oczyszczona, zregenerowana i nawilżona. O walorach leczniczych solanek opowie przedstawicielka uzdrowiska Konstancin Zdrój. Wstajesz z bólem głowy, masz problemy z koncentracją, luki w pamięci, ciągle myślisz o drzemce i chrapiesz w nocy. Oto niektóre z objawów bezdechu sennego. Bezdech senny jest dość częstą chorobą, występującą według różnych szacunkowych danych od 0,5 do 1,5 miliona Polaków. Jest to choroba występująca w nocy, powodująca liczne niedotlenienia. Pacjenci z bezdechem sennym okresowo przestają oddychać, dusząc się. Powoduje to w konsekwencji niewysypianie się i nadmierną senność w dzień. Według różnych badań wykonanych na całym świecie szacuje się, że obturacyjny bezdech senny, jeśli występuje u kierowców, to powoduje wzrost ryzyka spowodowania przez tych kierowców wypadku drogowego od 2,5 do 7-krotnie. O bezdechu sennym jeszcze tak dużo nie wiemy. Wiemy, że jest, natomiast nie zawsze wiemy dokładnie, co on oznacza i z jakimi komplikacjami zdrowotnymi on się wiąże, ale ten pierwszy krok został już zrobiony. Jeżeli chodzi o prawo jazdy w kontekście bezdechu sennego, to dyrektywa unijna i ślad za nią, rozporządzenie naszego ministra zdrowia jest dość prosta i logiczna, mianowicie każda osoba, która ubiega się o prawo jazdy, bądź ubiega się o odnowienie prawa jazdy, bądź też o zmianę kategorii prawa jazdy, bo na przykład postanawia zostać profesjonalnym kierowcą, no, powinna być również badana pod kątem bezdechu sennego. Jeżeli takie podejrzenie bezdechu sennego lekarz orzekający ma, to dana osoba powinna zostać skierowana na stosowne badania, przy czym lekarz orzekający może nie wydać zgody na wydanie prawa jazdy do czasu zrobienia tych badań. Oczywiście myśl, która za tym stoi, jest taka, że ktoś, kto ma bezdech senny i ma go nieleczony, nie powinien mieć prawa jazdy. W przypadku osób, które stosują terapię bezdechu sennego, chodzi o to, żeby wykazały, że przestrzegają tej terapii, znaczy, że używają, z reguły jest to urządzenie systemu CPAP, czyli tak zwana proteza powietrzna, więc chodzi o to, żeby te osoby mogły wykazać dzięki lekarzowi prowadzącemu poradni snu, w której się leczą, wykazać, że ten bezdech leczą i że robią to aktywnie, i to wtedy jest warunek wydania prawa jazdy czy odnowienia prawa jazdy. Jeżeli już mamy osoby, które mają prawo jazdy i o których wiemy, że one stosują terapię, no to co jakiś czas powinniśmy ją kontrolować. I znowu to jest to, co wprowadza rozporządzenie, czyli kontrolę czasową stosowania terapii w przypadku kierowców, którzy mają bezdech, ale prawo jazdy im wydano. Słone jest niezdrowe. Tak mówi wielu dietetyków. Czy sól rzeczywiście jest aż tak niezdrowa? Okazuje się, że ograniczenie soli też może być dla organizmu niekorzystne. Sól jest dla nas niezbędna do życia, wręcz do funkcjonowania, ponieważ jest jednym z elektrolitów, a właściwie dokładniej sód. I tutaj pierwsza rzecz, którą warto wyjaśnić, to przelicznik sodu do soli, ponieważ często na opakowaniach mamy napisane zawartość soli, a czasem sodu, i nie jest to równoważnik 1:1. Bo wartość, żeby otrzymać wartość soli, to sód należy pomnożyć przez 2,5.
2,5, tak? Czyli sód mnożymy 2,5, mamy wtedy wartość soli, czyli nie jest to równoważnik 1:1, taki przelicznik, bo wtedy bylibyśmy w dużym błędzie. No właśnie, a taka instytucja, jaką jest Instytut Żywności i Żywienia, mówi nam o 5 gramach soli, tak? Więc gdybyśmy chcieli korzystać z napoi izotonicznych, to musimy sobie tutaj to dokładnie przeliczyć, ile tej soli możemy spożyć. No i teraz znowu, czy 5 gram dla każdego to jest w sam raz? Nie, nie jest w sam raz dla każdego. Dla osoby, która ma nadciśnienie, owszem, faktycznie to ograniczanie soli powinno wystąpić. Natomiast w przypadku osoby, która jest aktywna fizycznie, to już nie powinna tak tej soli ograniczać, ponieważ ją traci też z potem. Jeśli taka osoba będzie spożywała tylko 5 gram soli w ciągu dnia, to może być za mało i pojawią się kurcze mięśniowe czy jakieś inne dolegliwości, drgania mięśniowe, więc to nie będzie dobry efekt. Więc osoby aktywne, jak najbardziej trochę więcej soli. Ile? Też zmienne osobniczo, do zależności tego, jaki jest trening, czy chodzimy z kijkami w koło bloku, czy trenujemy crossfit przez 60 minut, to będzie zmienne. Natomiast patrzymy, jak duża jest potliwość. Im większa potliwość, tym mamy na przykład na ubraniu większe smugi takiego białego nalotu. To jest właśnie tracona przez nas sól, którą trzeba na bieżąco uzupełniać. No i teraz też ktoś powie, ale ja zupełnie nie solę, nie używam soli z solniczki. No i co z tego, jak ta sól jest ukryta na przykład w wędzonym łososiu, który z jednej strony owszem bardzo zdrowy, ale z drugiej strony właśnie te duże ilości soli się tam pojawiają. Jak mamy sól w pieczywie, w wędlinach, najprostszy, najłatwiej dostępny konserwant, więc też w wielu produktach będzie ukryty i niekoniecznie musimy używać tylko tą z solniczki. Więc patrzymy, sprawdzamy co ile soli ma i dopiero tą dzienną pulę sobie zliczamy. Jak jesteśmy aktywni, trochę więcej. Jak mamy problemy z ciśnieniem, to faktycznie trzymamy się zaleceń 5 gramów. Latem też możemy zwrócić baczniejszą uwagę na zawartość soli, albo też możemy wybierać wody, które są wysoko zmineralizowane, a przy okazji mają też większą podaż, większy udział sodu, soli w swoim składzie. Więc wody wysoko zmineralizowane latem na trening jak najbardziej, w ciągu dnia może być nisko zmineralizowana, czy nawet woda źródlana. I to wtedy jest też dobry pomysł. Kiedyś były goździki, teraz w Dzień Kobiet królują róże. Mało kto jednak wie, że róża to też określenie dla stomi. Według badań przeprowadzonych na zlecenie kampanii Stoma Life Odkryj Stomię, jedynie co piąty stomik czuje się szczęśliwy, a ponad 30% potrzebuje wsparcia z zewnątrz. Rozmawiamy z panią Magdaleną Piegat z Fundacji Stoma Life oraz Dorotą Mintą, psychologiem i ekspertem kampanii Stoma Life Odkryj Stomię. Dzień Kobiet jest szczególnym momentem, żeby zwrócić uwagę na obowiązujący wzorzec ideału kobiecości. Jaka kobieta powinna być, żeby była idealna, właściwa, słuszna i akceptowana. Należy pamiętać o tym, że prawie połowa osób, które posiadają stomię, są to kobiety. Mówi się o tym, że dobrze wyłoniona, ładnie wyglądająca stomia przypomina różę. Stąd róża stała się symbolem naszej kampanii i naszych działań. Pamiętajmy, aby w momencie, kiedy róże kupujemy najbliższym nam paniom tego dnia, żeby zwrócić szczególną uwagę na ich potrzeby, a te, które muszą żyć z różą na co dzień, żeby szczególnie im tą akceptację okazać. Tylko co piąta osoba akceptuje siebie i jest zadowolona generalnie po operacji wyłonienia stóp. Nawet jeżeli są przygotowywani psychicznie na to wydarzenie w życiu, okazuje się, że zmierzenie się z rzeczywistością jest znacznie bardziej trudne i bolesne, niżeli wyobrażali to sobie na początku. Stąd tak wiele kłopotów po operacji wyłonienia stomii mimo wszystko. Z badań wynika także, że 30% stomików deklaruje po operacji potrzebę wsparcia z zewnątrz. Chciałoby znaleźć jakieś źródła pomocy, które są albo w postaci wsparcia psychologicznego, ale także wsparcia tych najbliższych osób. Badania, jakie przeprowadziliśmy w ramach kampanii Stoma Life, pokazują, że aż 70% stomików odczuwa problemy z kontaktami ze światem zewnętrznym po operacji wyłonienia stomii. Jest to bardzo, bardzo duży odsetek osób, które niepotrzebnie zamykają się w domach. W
tym obszarze wspierania stomika i bezpośrednio po operacji, ale też później w codzienności, bardzo duże znaczenie ma rodzina i najbliżsi. Rodzina, przyjaciele, bo myślę, że we współczesnych czasach często przyjaciele przejmują funkcję rodziny. Po prostu trzeba zwyczajnie żyć. Tak samo się zachowywać, tak samo się dobrze bawić, tak samo opowiadać dowcipy, ale też dopytywać wprost stomika. Opowiedz mi, jak to jest, powiedz, czy ty potrzebujesz czegoś specjalnego, a może nie powinniśmy na ciebie zwracać uwagę. Zapytać się, słuchaj, a jak masz teraz stomie, to wolisz czerwone czy białe wino, czy to w ogóle nie ma znaczenia, albo czy możesz pić szampana na Dzień Kobiet. Zadawajmy jak najwięcej pytań, czasami bardzo oczywistych i prostych, nawet śmiesznych. Wtedy trochę odczarujemy tą stomię, ale też sami się ośmielimy. A co najważniejsze, ośmielimy też stomika, żeby w pewnych sytuacjach powiedzieć, nie, słuchaj, tak nie rób, bo mi to przeszkadza. Myślę, że kobiety ze stomią nie powinny robić niczego innego, niż powinny robić wszystkie kobiety, czyli lubić siebie, dbać o siebie, czas od czasu zafundować sobie jakąś egoistyczną, wręcz narcystyczną przyjemność. Pójść do kosmetyczki, kupić sobie piękną bieliznę, a wiem, że taka na przykład dla osób ze stomią potrafi być równie piękna i nęcąca też dla osób zdrowych. Zjeść najlepszy deser świata, o którym się marzyło i nie pamiętać wtedy, ile on ma kalorii. Trzeba lubić siebie i cieszyć się drobnymi, małymi chwilami w życiu. To powoduje, że wtedy jesteśmy bardziej uśmiechnięci wewnętrznie, przyjaźniej nastawieni do życia, bardziej optymistyczni. Przez to też przyciągamy do siebie ludzi. Takie odgradzanie się od świata, zagłębianie się w chorobę, nie dostarczanie, pozwalanie też sobie na przyjemności powoduje, że świat od nas się odwraca plecami. To jest taki mechanizm trochę naczyń połączonych. Z powodu POHP statystycznie co godzinę w Polsce umierają 2 osoby. Według Światowej Organizacji Zdrowia POHP zajmuje 4. miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów. W Polsce z powodu tego schorzenia rocznie umiera około 17 tysięcy osób. Kampania Płuca Polskie jest organizowana w celu podniesienia świadomości społeczeństwa na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, czyli POHP. POHP jest 4. na świecie najczęstszą przyczyną zgonów i dotyka głównie osoby po 40 roku życia. Głównym czynnikiem zachorowań jest dym papierosowy, odpowiada aż za 90% przypadków zachorowań. Niestety aż 70% ludzi chorych w ogóle nawet nie wie, że jest chore na POHP i bagatelizuje takie objawy jak kaszel, duszność, zadyszka. POHP polega na bezpowrotnym, nieodwracalnym zwężeniu oskrzeli. Przy astmie za pomocą inhalatorów możemy te oskrzela poszerzyć. Niestety przy POHP oskrzela się nie rozkurczają. Możemy sobie zobrazować to w ten sposób, że wbiegamy na 10. piętro i wkładamy słomkę do ust i oddychamy tylko przez taką słomkę. I tak właśnie czują się osoby, które chorują na POHP. Na POHP głównie narażone są osoby, które palą papierosy. Są też to palacze bierni i czynni, oprócz tego osoby, które pracują w zapylonych miejscach, m.in. malarze albo stolarze. Żeby sprawdzić, czy nie mamy problemów z naszymi drogami oddechowymi, czy nie mamy POHP, czy nie mamy astmy, możemy wykonać jedno z podstawowych i bardzo prostych badań pikflometrem, które polega na nabraniu dużo powietrza i szybkim wypuszczeniu powietrza tak z impetem. Sprawdza to nasze możliwości wydechowe dróg oddechowych. Pierwszymi objawami, które mogą nas niepokoić, jest duszność, zadyszka. W momencie, kiedy wchodzimy na 4. piętro, mamy prawo się zmęczyć. Natomiast przy przejściu mniejszego odcinka, mniejszego dystansu, problem pojawia się już na przykład przy 2. piętrze czy przy 1. Kiedy dostajemy zadyszki, kiedy dostajemy uporczywego kaszlu, kiedy nie jesteśmy w stanie spacerować sobie po parku przez 15 minut, to powinno nas zaalarmować do pójścia do doktora, zrobienia podstawowych badań. Specjaliści do spraw żywienia zalecają spożywanie do 500 mg kofeiny dziennie, co przekłada się na około 4 filiżanki kawy. Taka ilość nie tylko powoduje pobudzenie organizmu, zdaniem dietetyków, kawa wspomaga również odchudzanie. Kawa, a głównie zasługą tego działania stymulującego jest kofeina, która po pierwsze, tak jak mówiłam, wpływa na
układ nerwowy pobudza, ale wpływa też na przyspieszenie akcji serca. Jeśli ta akcja serca jest przyspieszona, podnosi nam się też w tym czasie temperatura ciała, czyli jest to wyższe niż nasze fizjologiczne 36,6 i każde podwyższenie temperatury ciała nawet o 1-2 stopnie powoduje nakręcanie metabolizmu. Jeśli oczywiście do tego się racjonalnie żywimy, czyli nie ma tam znowu żywności przetworzonej, tłuszczu utwardzanych, fast foodów i całego mnóstwa śmieciowego jedzenia, tudzież nadwyżki węglowodanów, to jak najbardziej możemy oczekiwać połączenia tych dwóch aspektów, jak dobra dieta plus kawa z kofeiną i jeszcze by była aktywność fizyczna, to na pewno jest to klucz do sukcesu, jakim jest gubienie zbędnych kilogramów. Ostatnio popularna jest tak zwana bulletproof coffee, którą promuje Ania Lewandowska, czyli kawa plus tłuszcze. Jak to wpływa na nasz organizm? Wpływa bardzo dobrze. Kawa jest od kiedyś w ogóle kawa, właściwie kofeina, ale to jakby łączymy jedno z drugim bardzo często. Kofeina była wpisana na listę środków dopingujących, jeśli chodzi o sportowców, nie mogli jej używać. Natomiast od kilku lat już jest jak najbardziej dozwolona, czyli można tutaj wnioskować, że jest to bardzo skuteczny środek wpływający na poprawę wydolności, czy tam efektów osiąganych właśnie podczas treningu, czy startów w zawodach, maratonie i tak dalej, więc jak najbardziej będzie ten efekt pobudzenia i tego, że czujemy jakby większą moc niż może w rzeczywistości mamy. Możemy więcej z siebie wycisnąć. Połączenie z tego ze zdrowym tłuszczem, jak olej kokosowy, bo to się właśnie często praktykuje, powoduje też zastrzyk energii. Jest to tłuszcz nasycony. Od dawna właściwie twierdzi się, że tłuszcze nasycone są niezdrowe i nie powinno być ich zbyt wiele w naszym żywieniu, a od kilku lat coraz liczniejsze badania pokazują, że takie tłuszcze, które znajduje się właśnie w oleju kokosowym, jest świetny, jest pożądany przez nasz organizm i jak najbardziej może wystąpić właśnie w takiej lekkiej przekąsce przedstartowej, przedtreningowej, ponieważ dzięki temu organizm korzysta z tej zasobu energii, a oszczędza nam trochę tak zwany glikogen mięśniowy, czyli tą energię skumulowaną w mięśniach, zarezerwowaną na wysiłki o wyższej intensywności. Tak? Czyli jakby przekładając to na pracę piłkarza na przykład, to jeśli jest to swobodne bieganie po boisku, to organizm będzie czerpał sobie właśnie z tego tłuszczu spożytego w posiłku, tudzież z własnych rezerw tłuszczowych, jeśli takowe są. A jeśli to będą przyspieszenia typu właśnie pobiegnięcie do piłki, skok do główki czy atak na bramkę, no to wtedy będzie czerpał z glikogenu mięśniowego. Więc idealnie nam się wtedy te substraty zakładają i organizm ma z czego korzystać. Ze względu na swoje właściwości lecznicze, solanki są szczególnie polecane osobom, które cierpią na przewlekłe choroby zatok, górnych dróg oddechowych, nerwobóle, bóle reumatyczne i obrzęki. Konstancińska solanka, którą czerpiemy ze źródła, które jest tuż obok i zostało zrewitalizowane w zeszłym roku, to solanka jodowo-bromowo-wapniowa. To główne minerały, które w niej występują. I ta solanka ze źródła znajduje się w naszym basenie. Jest to basen solankowy z docelowym stężeniem solanki 4%. Co nam to daje? Daje nam relaks i przyjemność, dlatego że jest to kąpiel w solance, kąpiel w minerałach, remineralizująca, czyli dostarczająca niezbędnych minerałów naszej skórze. Ale jeżeli zwiększymy procentowość solanki i dojdziemy np. do 6%, to się dzieje w jednym z naszych oczek jacuzzi, to okazuje się, że ona ma funkcję detoksykującą, czyli zupełnie inaczej działa nasz organizm. W basenie będziemy się relaksować, w jacuzzi w jakiś sposób będziemy się oczyszczać. Jeżeli wchodzę do basenu i troszkę się w nim relaksuję, pływam, leżę na wodzie, masuję się przy biczach wodnych, które są w basenie, okaże się, że jak nie wyjdę z basenu, muszę zajmować się w ręcznie albo w szlafrok i chwilę odpocząć, żeby te minerały w dalszym ciągu działały na moją skórę. I wtedy tak naprawdę świetnie odpoczywam. Skóra jest gładka, jest miękka i to widać już po pierwszym korzystaniu z basenu. Jeżeli potrzebuję skorzystać ze źródła bardziej stężonego, korzystam z jacuzzi. Wtedy też potrzebna jest ta wymiana minerałów, taka dyfuzja po prostu. A dla kogo najbardziej polecana jest solanka? Dla wszystkich w tym bardzo zapędzonym codziennym życiu, bo solanka niesie sobą relaks, niesie sobą zdrowie, niesie ze sobą taką łagodność w patrzeniu na świat. To jest wielka, wielka przyjemność korzystanie z basenów solankowych czy z jacuzzi solankowego. A czy dzieci mogą korzystać z solanki? Mogą dzieci korzystać z solanki, ale prośba jest jedna. Zabieramy okularki, tak żeby ewentualna sól nie drażniła oczu. Przeciwwskazaniem do korzystania z wysoko skoncentrowanej solanki jest nadczynność tarczycy, choroby serca, nadciśnienie. To takie główne przeciwwskazanie. Co więcej, przebywając ze wskazań, warto dodać też to, że przebywając w naszym basenie, my też wąchamy solankę, czyli mamy naturalną inhalację.
I to już wszystko na dziś. Zapraszamy na następny odcinek raportu zdrowia. Do zobaczenia.